Świat pracy się zmienia, pewne zawody przemijają, inne zaczynają być modne, ale dobre rzemiosło pozostaje nadal w cenie. I obojętnie, czy jest to zabytkowy Fiat, czy nowoczesny Mercedes, lakiernik, który dokładnie odnowi auto, jest na wagę złota. Starzy lakiernicy odchodzą, brakuje odpowiedniej liczby nowych następców. Atmosfery, masłowce za dużo, czyli skręcamy. A to nic trudnego, przekonywali dzisiaj młodzież specjaliści w tej branży. Taki sprzęt, ale przede wszystkim taki fach w ręku, to gwarancja dobrego zarobku. Jest praca i będzie praca przez najbliższe lata z całkiem przyzwoitymi zarobkami dla tych najlepszych, którzy opanują fach i kompetencje zawodowe na odpowiednim poziomie. Na odpowiednim poziomie są też zarobki przeciętnego płytkarza. Za 4 godziny bierzemy 800 zł. Wiadomo, że jeszcze ZUS i inne rzeczy do odprowadzenia, ale dalej to są naprawdę fajne pieniądze. Także, że tak powiem, no tylko brać. To, że warto brać przyszłość w swoje ręce, przekonywali dziś poznańskich ósmoklasistów wielkopolscy rzemieślnicy. Zależy nam bardzo na tym, aby uczniowie w sposób odpowiedzialny wybrali swoją ścieżkę edukacji po szkole podstawowej. Są tutaj oczywiście licea ogólnokształcące, technika, ale również szkoły branżowe. Podczas Festiwalu Rzemiosł w siedzibie Izby Rzemieślniczej odbywał się pokaz mody. Przedstawiciele szkół odzieżowych mieli nadzieję, że skutecznie zareklamuje powoli odchodzący w zapomnienie zawód. Staramy się jako nauczyciele rzemiosła zawodu krawiec, staramy się zrobić wszystko, aby ten zawód wskrzesić, żeby o nim nie zapomnieć i żeby go cały czas rozwijać. Taki jest nasz główny cel i tak jak widać, nasze uczennice starają się, mają z tego radość, więc miejmy nadzieję, że takich uczniów będziemy mieć w naszym kraju coraz więcej. Coraz więcej jest barberów. Ta branża rozkwita. Zainteresowanie fryzjerstwem męskim jest ogromne. A najgorsze jest to w tym wszystkim, że nie mają się gdzie uczyć. Adam Schulz w zawodzie pracuje już ponad 30 lat. Zaczął od zawodówki, potem zdał maturę, skończył studia. Szkoła branżowa nie zamyka żadnej z dróg edukacyjnych, co jest najważniejsze. Często słyszę od ludzi, którzy poszli do liceum: ojciec mnie wysłał, matka mnie wysłała, musiałam iść, żeby mieć studia, żeby mieć nie wiadomo co, a w tym czasie moi koledzy ze szkoły branżowej, szkoły zawodowej zrobili zawody, zarabiają pieniądze, spełniają się, mają swoje firmy, a ja ciągle jestem w szkole, ciągle nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Najważniejsze jest odkrycie swojej pasji i talentów. Tym bardziej, że niektóre rzemiosła to prawdziwa sztuka. Poza tą wiedzą techniczną i technologiczną, no trzeba mieć jeszcze to coś. Trzeba mieć po prostu pewną wizję na wytwór, który, na produkt, który chce się po prostu wykonać. Pasja tak, jak najbardziej, ale przede wszystkim odnaleźć siebie. Nie wierzę, żeby młody człowiek, mając lat 15, nie wiedział, co lubi robić i co go interesuje. Więc albo zmarnował ten czas na siedzenie przy telefonie, albo nie wiem, co robił przez ten czas, że nie wie o sobie nic. Ale to nie zawsze jest łatwe. Można w wieku 15 lat mieć już sprecyzowane wybory co do zawodu? Ja myślę, że tak. Myślę, że jeżeli ktoś ma taką dużą pasję do czegoś, czego co bardzo kocha i bardzo lubi robić, to wtedy może mieć sprecyzowane, ale dużo osób nie wie tego. Ja sama nie wiedziałam, do tej pory nawet nie wiem, także szukam swojej drogi po prostu. A wracając do przykładu naszego samochodu, rzemieślnicy przekonują, że prawdziwego czeladnika czy mistrza nawet w dobie cyfryzacji nie zastąpi sztuczna inteligencja. Trzeba tylko zdobywać nowe kompetencje. 30 lat temu były duże Fiaty, Polonezy, Syrenki i tak dalej. Dzisiaj to są jeżdżące komputery i bez obsługi cyfrowej takiego samochodu to właściwie nie można naprawiać. Krzysztof Czub, Puls Dnia.